Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tomb Raidera. Plądrujemy ten grobowiec. Ostatni grobowiec misji San Juan. Tak, to jest tutaj. No i musimy go zrobić. Zobacz, co mam na wymianę. O, tutaj jest nasza handlarka. Czyli tutaj trzecie miejsce jej występowania. Strzały halucynogenne. Mogę zakupić napoje błyskowe, naboje. No ja to mogę wytwarzać. Dziękuję. Dobry interes. Kurczę, kupiłem dwie niepotrzebne. Miłego korzystania. Dziękuję. Dobry interes. Przyjdź, jeśli będziesz potrzebować czegoś jeszcze. Dobrze, tutaj chyba jest ta droga dalsza do grobowca. Co tu jest? Aha, trucizna. O, dobrze idziemy, dobrze. Dobra, grobowiec. Kolejny grobowiec. Z czym tutaj nas zaskoczą? Dobra, jeden punkcik mam. Jeszcze dwa. Do zielonego. Tak, jeszcze dwa i będzie ulepszona na maksa jedna część zielona. Umiejętność. To dwa legendarne. No, 70% już San Juan. Tutaj dobijemy. Kurde, muszę się tu wspiąć. To co to jest? No, raczej tutaj. Tak jest. No, rozbujamy się. Kurde, tam coś... Oj, to będą wrogowie. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. No, na dół chyba, nie? Dobrze. Co to jest? Jakiś gaz? Kurczę, strzał zapalający, okej. Wytwórz strzał zapalający. Użyj wyprzeć, okej. Płótno i tłuszcz. O, aha, to jest na czas. To trzeba się streszczać. Pachnie jak zgniłe jaja, siarka. No tak, jakiś trujący gaz. Może uda mi się uwolnić z jego paszczy więcej gazu. No, tutaj coś. Dobra.
O, co to? No dobra, strzała, nie? Przejście się otwiera. Dobra. Tam już jest skrytka. A tu mogę tyle? Nie? To jak? Już tu zginę. Nie mam na to miejsca. Co tutaj jest? Nie no dobra, skoczyłem stąd, nie? Może tak. No ja tutaj co? Nie mogę nic zrobić. Kurde, nie strzeli. Dobra, tutaj jest. Kurde, ja tam patrzę. Teraz da radę. No ale te odgłosy mnie przerażają, zaraz tutaj wyskoczą pewnie. Dobra, nie. Wytwarzaj te strzały. Dobra, mam jeszcze surowce na strzały zapalające. No jest, to są ci... Yashi. No nie byli tam w tej jaskini na początku, nie? Zwalczyłem. Dobra, skacz, Lara. Bardzo ładnie. Dobra, tutaj. Po co to jest? Mogę powrócić? Chyba z drugiej strony. Nie wiem, czy ja już jestem w tym grobowcu, czy dopiero do niego się dostaje. Dobra, na dół. Dobrze, tutaj. Tu jest grobowiec, okej. Okay. Jest eksplozja, aha. No dawaj, dawaj. Nie! Tak, właśnie. Trzeba szybko zrobić, okej. Okay. No, chyba dobrze. Zdołałem tutaj się przedostać, super. A jak to rozwalę, co to mi da? Dobra, ruszę go tutaj, czyli to go rusza, okej. Okay. Muszę jakoś wypuścić gaz, a potem go podpalić. To samo było. Dobra, dalej, co tutaj jest? Muszę jakoś wypuścić gaz, a potem go podpalić. No to tutaj. Czekam.
Dobra, wyszli. Jeszcze, gdzie są? Aby ruszyć platformę, potrzebuję eksplozji. Dobrze. Kurczę, ale mnie z zaskoczenia wzięli. Tutaj można? Nie. No to strzelamy. Aby ruszyć platformą, potrzebuje eksplozji. Dobra, co to dało? Muszę tu wskoczyć, tak? No kurde. A tutaj? No, widać, na górę muszę. Każda, dobrze, bardzo dobrze. Nie. Tam ich widzę, nie? Dobra, czyli taki grobowiec ze wspinaniem się na górę i z przeciwnikami. No i ten gaz, nie? Tutaj widać już coś. Dobra, prymitywna laleczka. No to trzy już zebrałem chyba. Nie, jeszcze mało. Dobrze, tutaj trzeba. Będę musiała odciąć tę platformę. Ale jak? Czy tu skoczę? Będę próbować. Musiała odciąć tę platformę. Spróbujemy, najwyżej zginiemy, nie? A nie, przecież tu mam... Tu mogę odciąć, nie? Tak, tak. No i teraz. Tak, w porządku. Muszę jakoś wypuścić gaz, a potem go podpalić. No i dalej. W sumie na razie nic trudnego. Dobrze, z daleka. Ale zaskoczyli normalnie. Tutaj jeden, dwóch na górze. Eksplozja pewnie podniosłaby platformę. Dobrze, no spokojnie. Łapki nie chcę. Eksplozja pewnie podniosłaby platformę. Tutaj będę i to mi podniesie, nie? Chyba jak strzelę. Dobra, nie mam strzał. Rób, Lara, rób. Zapalające strzały. Eksplozja pewnie podniosłaby tak. Nie. Kurde, muszę być... No skoczyć mogę, muszę być na tym. Tak.
Eksplozja pewnie podniosłaby platformę. No to teraz strzelimy. Dobrze, dobrze, i tutaj. Okej. No jestem wyżej, nie? Tak. Już niedaleko. Muszę się tylko dostać na górę. Ła! Tylko dwóch? Będę musiała odciąć tę platformę. Tutaj, Lala, tutaj chyba jest przejście. No i nóż. No i to samo co tam. Kurczę, to jakieś drzewo jest, nie? Potrzebny jest wybuch, żeby podnieść platformę. Dobrze, wiem, Lara, wiem. Teraz już łatwo. To jakaś prymitywna rzeźba. Kolejna. Potrzebny jest wybuch, żeby podnieść platformę. No, ręcznie wrabiane lalki. Czyli ukończyłem to mini wyzwanie, zadanie, no. Ze znajdźkami. Potrzebny jest wybuch, żeby podnieść platformę. Czasem trzeba kilka znaleźć na skończenie. Tutaj to jest, nie? Artefakt. Ta. Artefakt. No tak, wszystko trzeba skończyć. No jeszcze trochę. Ale do zrobienia wszystko jest. Jeśli można cofnąć, to spokojnie. W sumie już niedużo, bo jest po 80%. Tutaj się otworzyło. Podnieść tę platformę. Dobra, ale znowu muszę chyba być gdzieś. Spróbujemy najpierw tak. To na dół. To na górę. Muszę wywołać eksplozję, by podnieść tę platformę. Tutaj już nie tak łatwo. Muszę wywołać eksplozję, by podnieść tę platformę. Chyba tutaj muszę być. Nie! Tak, wiedziałem, że nie stąd. Już niedaleko. Muszę się tylko dostać na górę. Patrz, załatwił mnie. Masakra, nie? Oni są trudni. Już niedaleko. Muszę się tylko dostać na górę. Będę musiała odciąć tę platformę. Dobra, tutaj. Tutaj. A, to ja stąd chyba mogę. Będę musiała odciąć tę platformę. Nie wiem. Za blisko stałem. No dobrze, odcinamy. Potrzebny jest wybuch, żeby podnieść platformę. To uruchamiamy. I teraz gdzie mam stanąć?
najlepiej. Może tam na górę właśnie. To najwyżej jest, nie? Muszę wywołać eksplozję, by podnieść tę platformę. No dobra, wywołam. I co będę mógł zrobić? Kurde, ale co to mi da? Kurde, jednak stąd też nie skoczę. No cholera, co jest? Zagadka. Już nie da. Będę musiała odciąć tę platformę. Dobra, na zwolnionym czasie też trzeba załatwić ludzi. Tylko, że to nie ludzie są. Ale muszę ich załatwić ileś, chyba 10. Na zwolnionym czasie i na tym kółku, tak. Bo na tym trójkącie załatwiłem już. Będę musiała odciąć tę platformę. Potrzebny jest wybuch, żeby podnieść platformę. Ta, zabiła mnie, wiem. Co blisko, tutaj nie. Dobra, ale będę znów mógł wykonać to. Chyba można już to trofeum nabić. Muszę się tylko dostać na górę. Będę chciała odciąć tę platformę. No dobra, teraz trzeba to zrobić. Bo już za długo. Potrzebny jest wybuch, żeby podnieść platformę. Muszę wywołać eksplozję. Kurde, ale grobowiec. No dobrze, aha. A mogę to przyłączyć? Tutaj? Nie. Muszę wywołać eksplozję, by podnieść tę platformę. No to już nie wiem, tutaj jedyne mam. Dobra, a to co mi daje, jak to jeszcze raz, to mi po prostu usuwa, tak? Nie no, to tylko usuwa. Muszę wywołać eksplozję, by podnieść tę platformę. Dobra, stąd przyszedłem. Muszę tutaj. Muszę wywołać eksplozję, by podnieść tę platformę. Tutaj muszę po prostu to zrobić, no. Co to daje? To na górę i to... Kurde, nie wiem, no. Może tutaj, nie? Góra. Dawaj, Lara, dawaj, tutaj. Tutaj wybuch. I co, wskoczymy wtedy? Kurde, co to jest w ogóle? Muszę wywołać eksplozję, by podnieść tę platformę. Tutaj może.
Muszę wywołać eksplozję, by podnieść tę platformę. No ja wiem o tym, ale co to, jak tam mam wejść? No normalnie nie wierzę. Co to jest w ogóle? Dobrze, czyli nie tak. Spadam tutaj. Dobra, jeszcze raz. Spokojnie. Jeszcze raz. Co tu na dole jest? Nic. Tutaj jest do zebrania, ale... Będę musiała odciąć tę platformę. Odcięte jest. Tu mogę tylko wejść, nie? Będę musiała odciąć tę platformę. No tak, przecież mogę tu chyba skoczyć. Dobrze. Będę musiała odciąć. Dobra, i teraz chyba nie strzela. No i co? Dobra, jest. Muszę się wspiąć, aby się tam dostać. Dobrze, kurde, następnie. Nie, nie. Spokojnie. Dobra, tu jest trzeci. Czwarty. I następni chyba. O kurde! Ale zaskoczenie. Dobra, strzelba. Kurde, łuk to słabo. Dobra, teraz. Uff. Udało się. Muszę się wspiąć, aby się tam dostać. Dobrze, jesteśmy. Co tutaj jeszcze? Może strzelimy? Tutaj sobie strzelimy. O! Muszę się wspiąć, aby się tam dostać. Muszę się wspiąć, aby się tam dostać. Dobrze, tutaj nic. To się wspinamy. Muszę się wspiąć, aby się tam dostać. Muszę się wspiąć, aby się tam dostać. Kurde, następni pewnie wylecą. Dobra, coraz wyżej jestem. Muszę się wspiąć, aby się tam dostać. Jestem coraz wyżej. Muszę się wspiąć, aby się tam dostać. Dobrze, tutaj. No. Bardzo dobrze, na samą górę, tak jest. Kurczę, wysoko to było. Chyba dobrze, no dobrze, dobrze. No i mam grobowiec. Co tutaj dostanę? Jeszcze złoto. Sprawdzamy. Dar Kinich Ahau. Całkowicie wraca zdrowie, gdy Lara jest blisko śmierci. Odnawia się między walkami. Wow.
Całkowicie odnawia zdrowie. No to super. No jasne. No dobra, grobowy jest ten zrobiony. Chyba wszystko tu zrobione. Tak no to wygląda. Ale tutaj to nie zrobiłem tego. Krypta. Zawsze można się cofnąć. Jeszcze można się cofnąć. Bo już pewnie ostatnia walka to koniec. A później jest New Game Plus i pewnie na New Game Plus to wszystkie znajdźki od początku. Tak sądzę. No, łap się Lara. Ale też ciekawy grobowiec, taki znów inny, nie? Ten statek taki, ten zatopiony też był świetny. Trochę inne te grobowce takie, no niby na tej samej zasadzie, żeby się dostać, nie? Ale fajnie. Powrót. Dobra, jak ja wrócę? Tutaj chyba. O. Tu jest przejście. Góra. Tylko, że ja szedłem tu, nie? Ale to chyba tej drabiny nie było. Nie, a tamtędy. Dobra, Lara, łap się. I na górę. Znajdź tajemną kryptę, no to zadanie główne, dobra. A my z grobowca tego wychodzimy, tak jest. Tutaj. Góra. Góra. No i bardzo dobrze poszło. Czyli w San Juan zrobiliśmy dwa grobowce. Został mi ostatni grobowiec z peruwiańskiej dżungli. Cofnę się i zrobię. Ale najpierw tutaj pójdziemy jeszcze z zadaniem fabularnym. Do przodu. Długa droga powrotna. No tak, tu jest początek, nie? To ognisko. Super, przenosimy się. Ile mam punktów? 3. Bardzo dobrze, ostatnie dopakowanie. Wężowe łuski 3 powinno wpaść trofeum. Kupuję. A jednak nie, jeszcze grobowiec. Nagroda za grobowiec wyzwań. Czyli chyba za ten pierwszy, którego nie zrobiłem. Dobrze, wychodzimy. O, w końcu torba. Co, ja nie widziałem? Ale nie, to z drugiej strony jest, nie? Nie, może nie zauważyłem. Co tu jest? Krytka tylko survivalowa, tutaj. To, no i fabuła. Dużo. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. No tak, wychodzę.
Przenosimy się i fabuła. No, na końcu się zobaczy, ile tam mam procent w poszczególnych lokacjach. Będzie taka możliwość, nawet 100% można zrobić. Dobra, ten strój jest ok. A tutaj skrytka i tutaj ominąłem relikt, dokument. A tam. Grobowiec, dwa zrobione, tak jest. 2 i 17 dokumentów. Dobra, idziemy na fabułę. Można jeszcze coś sprzedać. Jak sprawy? U mnie znajdziesz wszystko. Albo najlepiej kupić. Na pewno będziesz zadowolona. Dobry interes. Interesy z tobą to sama przyjemność. No dobrze, do Johna idziemy, biblioteka i tam dalej idziemy. Bo tam było przejście na górę. O, tutaj coś jest. Właśnie tak. Też umknęło. Skrytka. Jedna, druga. W sumie niedużo. Dobrze. Do biblioteki. Ci, co powiedzą? Nic. Remontują kaplicę. Dobra, tutaj już. Fabuła dalej. Tu trzeba wszystko zwiedzić. No proszę, dokument. Inni się boją, że bracia de la Cruz i Serrano nie wrócą. Dotąd upierałem się, że wrócą. Wrota piekieł, dobrze, tutaj też mi ukończyło. O, tutaj. Chrystus ukrzyżowany. Ten krzyż wygląda na wykonany w XVII wieku. Może Lopez go zostawił. No, żona, sprawdzaj tutaj jeszcze, dobra. I możesz znaleźć schronienie pod jego skrzydłami. Pod jego skrzydłami. Tu kolejny. Czapla oraz... jakieś malowidła, freski. Możesz znaleźć schronienie pod jego skrzydłami.
Dobrze, no ale co Johna mi tutaj pomoże? Pogadać z nim? Tu coś. No, tu jeszcze. Aha. Góra, no dobra, to na górze jest, to muszę być chyba na wyższe piętro. Wchodzimy. Johna, ta książka mówi o jakimś nieznajomym, który przybył do misji. Założył sektę siedmiu. Może to był Lopez. Jak na ulotce. Musimy być już blisko. Szukajmy dalej. Tak, ten Lopez to się przewijał w notatkach. Dość często. Jan apostoł. Jan, syn Zebedeusza, jeden z apostołów Jezusa, nazywany również jego umiłowanym uczniem. Wraz z bratem Jakubem tutaj znani z porywczości i nerwowego charakteru. Jakieś wpisy z Biblii? Tutaj też. Słońce straci swój blask, a światło księżyca przyciemnieje. Na to dwa cytaty z Biblii. Słońce pociemnieje. No tak, no cytaty z Biblii. Jego skrzydłami. Co to znaczy? Czapla i zaćmienie, to o to chodziło. Szukaj czapli i zaćmienia. Okej, okay. Przepędzanie demonów. Ten roboczy szkic przedstawia świętego Jana odpierającego atak demonów. Może miał to być jeden z fresków na te... Kurczę, tutaj już się tajemniczo robi. Znajdź czapli zaćmienie. Okej. Okay. Powrót do domu ukończone. Te zadanka mini. Zaznajdźki. Bredzenie. Na bas grany wiersz. Kamienne twarze ronią łzy. Czapla i zaćmienie. Dobra, tutaj wszystko? Wszystko, czyli tutaj idziemy. Tutaj jeszcze. Kolejny dziennik. 26 grudnia roku. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Dobrze. Kończę kolejne. No i co? Johna może na dole. O, tutaj podszedł. No to dawaj. Odkrywamy. O. Kurczę, obraz pod murami, no. Tak się komunikowali kiedyś. Z przeszłości. 1600, no to jest 400. 20 lat temu, ponad. Srebrna skrzynia. Nie ma wątpliwości. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. To są stacje drogi krzyżowej. Kurde, droga krzyżowa. Ale sporo ich brakuje. Przed rokiem 1600 było Może pochodzić z czasów Lopeza. Zostawił wskazówkę. Tak, to całkiem w jego stylu. Aha. Sprawdźmy, czy gdzieś tu znajdziemy jakiś krzyż. Odszukaj krzyż. Jeśli już znajdziemy skrzynię, jak odbierzemy do niego za klucz? Wymyślimy sposób.
Kurczę, droga krzyżowa, Jezus upada. To będę miał zaraz drogę krzyżową. Właśnie się domyślam. Rzadko jest strzelanie, ale intensywnie. Najbardziej groźni właśnie tutaj w tym grobowcu byli. Jak oni, Jaszy, Jasza, jakoś się nazywali. To oni naprawdę nas zaskakują i... dwóch, trzech i... Musiało to być miło, kiedy to miejsce zostało zbudowane. Dobra, tu byłem. Na pewno to odbudują. Johna, tutaj. Tak, co sądzisz o Abby? Ale powinniśmy zapytać, co ty myślisz o Abby. No, lubię ją. Aha. Abby. To nie The Last of Us 2. Inna Abby. Znalazłaś coś? Tak. Jezus bierze krzyż na ramiona. Aha, tutaj. Jezus bierze krzyż na ramiona. O! Otworzyło się. Sekretne przejście. O, podziemia. Krypta. Wygląda jak droga na dół. Sprawdźmy, dokąd prowadzi. No to kolejna lokacja odkryta. Tym razem jakaś piwnica, krypta. Inny wygląd zupełnie. Dzięki. Stacja numer 2. Jezus upada po raz pierwszy. Kurde, droga krzyżowa. Jezus upada. No dobrze. Skierować promień światła. Podążaj drogą krzyżową. Via Crucis. Krocz, kiedy masz przy sobie światło. Tu mogę ustawiać to. To jest światło, tak? O, dobrze. Otworzyło się. Na mapie nic nie ma pokazanych, żadnych znajdzie. Z głową rzuconą za jakiś krzyż. Kurde, jakaś krypta. Różaniec. Krzyż. Krocz, kiedy masz przy sobie światło, aby ciemność cię nie pochłonęła. To wygląda na wskazówkę. Albo groźbę. Jak w Biblii. Nie ulęknę się ciemności. Stacja trzecia. Jezus spotyka swą matkę. Choćbym kroczył ciemną doliną, nie ulęknę się. Kurczę, ale to jest naprawdę klimatyczna miejscówka. Tu jakieś kościotrupy z krzyżami. Graficznie to świetnie wygląda. To jest PS4, ale tutaj ta gra dostała ulepszenie do wersji PlayStation 5, dlatego tak wygląda. Wyższa rozdzielczość i 60 klatek. Świetnie wygląda. Dobrze, tutaj dałem światło. Nic nie ma. Doświadczenie dostałem. I kolejna stawka. Wygląda na to, że światło coś włączyło. Lara! Kurcz. Nic ci nie jest? Masz szczęście, że to było trochę zardzewiałe. To musi być stacja czwarta. Tak. Przyjrzyjmy się tym freskom. Stacja czwarta. Muszę skierować promień światła w kierunku malowidła z Weroniką. Z Weroniką. A gdzie jest Weronika? Patrz, ktoś inny też się zbliżył, ale miał pecha. No i to jest pułapka. Dobra, muszę skierować światło z malowidłem Weroniki. Wygląda, jakby przyjmował tutaj krzyż. To Jezus jest.
Muszę skierować promień światła w kierunku malowidła z Wereniką. Kurde, gdzie to jest? Ci ludzie wyglądają, jakby byli torturowani. Odwieszeni pod sufitem. Nie wydaje mi się, żeby to była zwykła krypta. Muszę skierować promień światła w kierunku malowidła z Weroniką. Nie wiem. Tutaj nie. Tutaj przyszliśmy. No i co? Dalej też mogę? Tak, zaraz mnie zabije, jak nie ten zrobię. Tutaj. Tego załatwiło, nie? No to może dobrze. No i teraz sprawdzimy. Muszę skierować promień światła w kierunku malowidła z Weroniką. Nie, nie tutaj. No, tutaj zrobimy. Tu. I co? Podejdę. Mnie załatwi pewnie. O kurczę, co jest? Chyba dobrze. Stacja piąta. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Nawet na pewno. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Ja też. Ale ciekawa miejscówka. Kaplica. Czy to nie jest świętokradztwo? Niekoniecznie. To może być uznane za ostateczne poświęcenie. Albo byli po prostu chorzy. To musi być stacja szósta. Teraz znowu jest to przesuwanie światłem. Muszę skierować lewy promień światła w stronę sceny ukrzyżowania. Scena ukrzyżowania. Aha, lewy promień. Tu jest ukrzyżowanie, po lewej, nie? Czyli Lotta zachwycał całą drogę krzyżową za pomocą mumii. Wydaje mi się, że to było miejsce kultu dla podziemnej sekty. Dosłownie. Domyślam się, że chodzi o sektę z tamtej ulotki. Dziwne, że jest tylko 7 stacji. Widocznie to starta. 7 stacji. Muszę skierować lewy promień światła w stronę sceny ukrzyżowania. Lewy promień. Aha, tutaj mogę to. Co to jest? Podnoszą, niosą, upadek. Wydaje się, że przemywam. To nie tu. Ukrzyżowanie jest chyba tutaj. Nie pozwól Lopezowi namieszać ci w głowie. Jezus do krzyża przybity. No tu ukrzyżowanie jest. Chyba musi teraz podnosić krzyż. Niesie na plecach krzyż. Dobra, to po lewej, ale jak to ustawić? Aha, tu jeszcze jest. No i co? Do przodu. Nie. Nie wiem, czy tak. Tutaj. Gdzie ten promień jest? Kurwa, nie. No. No tak. Nie, to chyba nie tak. Może tym drugim? No tak. Pewnie muszę odbić ten promień z środka. Muszę skierować lewy promień światła w stronę sceny ukrzyżowania. Tutaj co jest? Aha, to jest to, nie? Dobrze, no to spróbujemy. Jaki najpierw jest pierwszy etap ukrzyżowania? Przesunąć. Może jest na tej ulotce. Aha, czyli ten muszę też. Dobra, dobra. Zagadka. No dobrze, gdzie to odbija? Tutaj. A teraz
Gdzie on mi skierował ten promień? Tutaj. Źle. Kurczę, no tu jest ten promień, nie? Jaki jest pierwszy etap ukrzyżowania? A jak ja go skieruję najpierw tak? Dziwne, że jest tylko 7 stacji. No i teraz damy. Gdzie mi odbije? Tam dalej? Dobra, tak odbiło. Tu odbiło. Dobra, czyli teraz mogę tutaj. No chyba nie tu. A tu? Kurde, nie wiem, nie wiem. Może tu? Dobra, nie wiem, ryzykuję. Robię. Jaki jest pierwszy etap ukrzyżowania? Pierwszy etap ukrzyżowania. Co to było? Upada pod krzyżem, a to... Jest, dobra, spróbuję, no najwyżej mi zabije. No i co? Wszystkie wtedy, że mianie wbili gwoździe. Chyba dobrze. Albo nie. A tutaj teraz. Zobaczymy. I tutaj też coś. O, już jest. Promień. Ukrzyżowanie to tutaj. Spróbujemy teraz. Dobra, coś się otworzyło. Prawdopodobnie o to chodziło. Dobrze, jest stawka. Bardzo ładnie. To nie jest monolit? Lopez kazał swojemu uczniowi to zamurować, a potem... O! Dobra, coś się dzieje. Może zrobimy tak. Mam 1,5 minuty nagrania. To oczywiście kontynuacja w następnym. A tutaj sobie zobaczymy, czy gdzieś do jakiegoś punktu dojdziemy. Skrzynia jeszcze. Trochę ponad minutę mamy. O, jest skrzynia w końcu. Znalazłem to, dobrze. Jedynie z moich dłoni przeznaczenie przejąć może wyłącznie ktoś czysty i sprawiedliwy. To chyba o tobie. Wyprowadził nas w pole. I sabotował wszystkie poszlaki. By trójca nie znalazła skrzyni. Mhm. Ani mieszkańców Waititi. No właśnie. To pochłonęło go całkowicie. Dobra, wzięła skrzynię. Co jest? Co jest? O kurde. Dobrze, może ja na tym zakończę, bo mam 10 sekund nagrania, więc będziemy kontynuować od tego momentu. Ale zwrot akcji. Wybranka, dostałem trofeum. Dobrze, następny od tego momentu. Dzięki za oglądanie.